Cześć kochani, dzisiaj mamy 18 września 2021 roku, fałszywego żydowskiego kalendarza. Dzisiaj trochę o mechanice budowy Układu Słonecznego i przedziałach czasowych. Rok galaktyczny trwa 258 milionów lat. Rok galaktyczny to jest jeden obrót Układu Słonecznego wokół centrum galaktyki, wokół osi galaktyki. Ten rok galaktyczny jest podzielny na tak zwane roki platońskie. Rok platoński to jest 25 800 lat, czyli 1000 takich roków platońskich mieści się w jednym roku galaktycznym. I to jest jedyne miejsce, gdzie system dziesiętny wpisuje się w budowę nieba, w budowę galaktyki. Era trwa 2150 lat, czyli rok platoński jest podzielny na 12 er. To rok platoński i erę obliczył polski astronom, specjalista mechaniki nieba, Michał Kamieński. Starszy człowiek, który żył od 1879 roku do 1973 roku. Kochani, czemu wy nie słuchacie swoich ludzi, Polaków, tylko Żydów i tej żydowskiej religii? Przecież jesteście, czemu dajecie się tak bezszczelnie i oszukiwać? Mamy źle ustawiony kalendarz, źle ustawioną erę. Era ryb trwała od około 200 lat przed naszą erą do 1950 roku, a ja twierdzę, że do 1969 roku, dlatego że wtedy co miało miejsce? No, misja Apollo. A NASA wie, co robi. Uwierzcie mi, wiedzą, co robią. Kalendarz juliański, który sprowadził Juliusz, Gajusz Juliusz Cezar. Gajusz oznacza, ten przedrostek cesarza sobie przybierali, oznacza on ziemię, Gaja. Wszyscy pochodzimy z ziemi. Wszyscy. Nie ma tu żadnych przybyszów z innych układów słonecznych i nie będzie. Kalendarz ten sprowadził z Egiptu. Był on jednak niedokładny i spóźniał się jeden dzień na 128 lat. Później żydowski kościół, żydowski papież Grzegorz podrasował go trochę w 1582 roku. Ale dalej jest on niedokładny i spóźnia się jeden dzień na 3322 lata. Obecnie, przy obecnej wiedzy i technologii, możemy tak dokładnie obliczyć kalendarz, że będzie się on spóźniał tylko 10 sekund na 2000 lat. Tylko. A wynika to z tego, że Słońce ulega reakcjom termojądrowym i zmienia swoją masę. Teraz o datowaniach żydowskich. Uwaga! Uwaga! 6000 lat przed naszą erą Jehowa stwarza świat z niczego w 6 dni. Przy czym stwarza to w odwrotnej kolejności, bo najpierw stwarza roślinki, a później naszego stworzyciela, Boga Słońce, czyli źródło fotosyntezy. 1200 lat przed naszą erą Żydzi okradają Egipt, okradają wiele praw spisanych, złoto, plany wydobycia złota z południowej Afryki. Stamtąd właśnie splagiatowali Dekalog, który jest plagiatem 72 zwoju egipskiej Księgi Umarłych i zmienili jego formę na nakazową. Zmienili także modlitwę ślepca na modlitwę Ojcze Nasz, którą znacie dzisiaj jako modlitwę Ojcze Nasz i wiele jeszcze innych przekrętów, czyli założyli tak zwany judaizm. Około roku 1100 przed naszą erą żył niejaki Iszaj albo Jesse. Żyd, pierwowzór późniejszego mitycznego, biblijnego Jezusa, którego stworzył święty Piotr i święty Paweł. Iszaj był ojcem Dawida, późniejszego króla Izraela, a więc jest to postać na 99% historyczna. Około 60 roku naszej ery miała działalność tak zwanego świętego Piotra i świętego Pawła, którzy stworzyli właśnie mitycznego, biblijnego Jezusa. Jezus w ogóle to jest Jesze właśnie, czy Iszaj, to jest to imię żydowskie. Natomiast Chrystus oznacza, jest to termin grecki, oznacza Chrystus oznacza Zbawiciela. Około 70 roku cesarz Rzymu zburzył Żydom tak zwaną świątynię, która była niczym innym jak okultystyczną synagogą, w której mordowano gojów, czyli składano bydło, ponieważ Żydzi według swojej chorej religii, inne rasy, czyli gojów, nas, Indoeuropejczyków, Azjatów, Afrykanów, uważają po prostu za bydło. Cesarstwo Rzymu zakładali Indoeuropejczycy, dlatego że łacina jest, z rodziny języki, jest językiem z rodziny indoeuropejskich.
Około 330 roku Żydzi podstępnie wprowadzili chrześcijaństwo jako religię państwową. Cesarz Konstantyn potrzebował środków na prowadzenie wojen i wybudowanie Konstantynopola celem zastopowania ekspansji Semitów na Europę. I oni wyczuli tam okazję i wcisnęli po prostu chrześcijaństwo. Jak to się dokładnie odbyło, nie wiem, to by trzeba było posprawdzać. Następnie donacja Konstantyna, kochani, czyli ten donacja na kościół żydowski, to chrześcijaństwo, jest fałszerstwem z IX wieku. Kochani, Watykan, synagoga i Watykan nie mają umocowania ani u Boga, ani nawet u cesarza. Nie wpisują się w erę. Oni ustawili nam zły kalendarz i źle ustalili nam erę. I albo się za to weźmiemy, czyli albo wesprzecie pokojową apokalipsę, albo po prostu pojedziecie w otchłań, bo teraz to ustawienie kalendarzy, ta religia po prostu służy im, a nie nam. I oni robią z nami, co chcą. Także, kochani, wspierajcie pokojową apokalipsę, trzymajcie się, z Bogiem Słońce.